Reformy muszą być wdrożone jak najszybciej. Jak Państwo wiecie, pierwszy kwartał skończył się bardzo złym wynikiem dla PGNiG-u. Dla grupy PGNiG było pozytywnie, było 200 milionów zysku, natomiast dla samego PGNiG-u to jest 778 milionów strat na obrocie gazem. Jako zarząd musimy podjąć działania, które ograniczą koszty w funkcjonowaniu firmy, które są zbędne. W tak dużych firmach jest mnóstwo kosztów administracyjnych, które mogą ulec zmianie i muszą ulec redukcji, czyli po prostu musimy zoptymizować strukturę kosztową. Druga rzecz, którą chcemy zrobić, to jest zoptymizowanie portfela grupy. Mamy bardzo dużo spółek, które nie pasują do naszego podstawowego biznesu, którym jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. I stoją przed spółką nowe wyzwania, jeżeli trzeba podejść do wielu rzeczy trochę po nowemu, musi do struktur zarządczych dopłynąć trochę świeżej krwi. Ludzie, którzy przyszli na miejsce trzech dyrektorów, to są ludzie z grupy kapitałowej, to nie są osoby z zewnątrz. Pan dyrektor Stepek przyszedł z Jasła, także to są osoby doskonale znane wszystkim w Sanoku, to nie jest żadna niespodzianka. Natomiast jest to nowe, po prostu nowe otwarcie dla Sanoka i nowe podejście do robienia biznesu, zarządzania oddziałem. Jako zarząd musimy mieć gwarancję, że to, o czym powiedziałam wcześniej, że to się zadzieje i będzie wdrażane. Naszym zdaniem dyrektor Stepek, nowi dyrektorzy absolutnie spełniają nasze oczekiwania i zrealizują cele, które są stawiane. Moja ocena Sanoka, o którą Państwo pytacie, to jest bardzo sprawny, bardzo dobry, bardzo wielki potencjał ludzki. Są świetni specjaliści, którzy tutaj pracują, znają się na pracy, znają się na wydobyciu, wiedzą, czym jest poszukiwanie, jak trudne jest poszukiwanie węglowodorów i jak prowadzić tego typu zadania. Natomiast to, czego będę od nich oczekiwała, to będzie na pewno optymizowanie procesów, na pewno lepsze wykorzystanie sprzętu i wiedzy, którą oddział posiada, bo wiele rzeczy da się zrobić po prostu bardziej efektywnie, koordynując też bardziej współpracę w ramach grupy, bo o tym trzeba pamiętać, że jest oddział Sanok, ale to jest część jednej firmy wielkiej, to jest część PGNiG-u. To nie jest tylko i wyłącznie oddział Sanok. Trzeba zacząć myśleć w kategoriach całej firmy, jak ten potencjał sanocki i tych bardzo mądrych ludzi, którzy tutaj są, wykorzystać dla dobra całej firmy, a nie tylko w tym konkretnym obszarze, bo mają potencjał. Zamierzam tą tradycję szanować. Do Bóbrki niestety nie miałam czasu jeszcze przyjechać. Na pewno w Bóbrce to jest Mekka górników. Na pewno do niej przyjadę. Obowiązki niestety nie pozwoliły mi jeszcze się w Bóbrce pojawić, ale na pewno i do muzeum pojadę i na pewno w następnym roku w spotkaniach górników w Bóbrce już będę mogła wziąć udział. Proszę pamiętać, że ja objęłam funkcję w połowie marca. Jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia biznesowych. Trzeba się spotykać z ludźmi w firmie. Trzeba czasami ograniczyć działalność zewnętrzną i poświęcić się bardziej po prostu pracy w firmie niż tylko podróżować po konferencjach i po różnych miejscach. Na to przyjdzie czas, jak się po prostu wiele rzeczy ustali i przygotuje.